Witam serdecznie, Renata. Dzień dobry, jestem Inna. Dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć o nowej kolekcji włóczek Langjans na sezon letni. Przyniosłyśmy tutaj ze sobą po jednym noteczku z każdego rodzaju włóczki. No i zacznę dzisiaj opowiadać o tych włóczkach z Secret Garden. Secret Garden to jest mieszanka bawełny i poliamidu. Bawełny 84%, poliamidu 16%. W 50-gramowym motku jest 240 metrów. Sporo. Tak, ta włóczka jest dosyć wydajna. Koleżanka Stasia już zrobiła z niej bluzeczkę. Mariolcia już pokazała ją na jednym z live'ów, także można będzie sobie obejrzeć. Jest bardzo miękka, ma splot taki łańcuszkowy. Przy czym ten łańcuszek jest taki płaski. Tak, to taki płaski łańcuszek. Wszystkie motki są wielokolorowe, można sobie znaleźć swój odpowiedni, ulubiony kolor. Włóczką, to jest silk color, 100% jedwab, w 100 gramach 260 metrów. Moteczki są wielokolorowe, jest ich kilka kolorów. 100% jedwabiu, mówi samo za siebie, delikatna, przyjemna, chłodna, latem chłodzi, zimą grzeje. Na różne bluzeczki, tak. Na topy. Tak, bardzo fajna. Też jest spleciona. Tak, też sznureczek taki. Jest taki sznureczek. Ja nie wiem, czy to będzie widać. Taki sznureczek. Przyjemny, gładziutki, milutki. No jak to jedwab. Tak, tak. Tak, tak. Następnym przedstawicielem z tej kolekcji jest włóczka Siempre. Siempre to jest ciekawa włóczka, ponieważ ma 62% bawełny i 38% kupro. Kupro to jest włókno sztucznie wyprodukowane przez człowieka, ale chemicznie wytworzone, ale z naturalnych włókien. Ta włóczka jest takim sztucznym jedwabiem. To też jest splot, ma łańcuszkowy i jest bardzo delikatna, taka troszeczkę śliska, taka miła w dotyku. Przypomina jedwab, to prawda. No i z takiego moteczka można, czyli motek ma 100 gram 340 metrów i myślę, że z dwóch moteczków można wydziergać bluzeczkę w rozmiarze S. Oczywiście z takim krótkim rękawem, tak. Nie z długim, z takim może 3/4 albo do łokcia. Także można obejrzeć sobie tą włóczkę, bardzo fajne ma kolory. We'll be right back.
oceania. Jak sama nazwa mówi, morze, ocean, wiatr, słońce, lato. Tak. Jest to co? To jest bawełna i wiskoza. Dodam tylko, że wiskoza lubi się troszeczkę wyciągać. Tutaj nie wiemy, bo jeszcze nie robiłyśmy, ale trzeba to wziąć pod uwagę. Kolor, no, intensywnie zielony, lato, soczysta trawa. Też ma taką paletę bardzo ładnych kolorów, takich letnich, jaskrawych. Przyjemna, słuchajcie, bardzo przyjemna. Taki kabelek, no ale to jest delikatny, to jest nie jakiś twardy kabelek, tylko mięciutki. Taka skręcona. Tak, skręcona. Skręcona. Zaczęłam z tego robić na okrągło, nie skręca się. Nie skręca się. Co mi wyjdzie? Nie wiem. Cytując Mariolę, mała próbka. No. No, okay. Następna włóczka to jest włóczka arcy. Ta włóczka już była pokazywana przez Mariolcię. Mariolcia zrobiła z niej bluzeczkę. Dużo pani już też kupiły tą włóczkę, wiem o tym, bo wysyłamy paczuszki. Ma skład 67% bawełny i 33% akrylu. Taka włóczka, która też ma splot łańcuszkowy. W 100 gramach, to jest 100-gramowy motek, ma 270 metrów. Sporo. Sporo, myślę, że trzy moteczki takie i to też będzie bluzeczka na S-kę, na M-kę. No to są energetyczne też, kolory, nie? Tak, też może być, no nie z długim rękawem oczywiście. Ma też paletę kolorów takich wielobarwnych i soczyste wszystkie kolory, takie jaskrawe. Kolejna propozycja to Ortika, 50 gramów, 105 metrów, to jest 82% bawełny i co? I rami. Rami to jest też włókno naturalne, z rodziny pokrzywowatych. Fantazyjny splot, tak. Takiej fali. Taka grubsza nitka owinięta, opleciona taką cienką niteczką. Mam nadzieję, że to widać. Taka fala. Powstaje taka falowa nitka. Tak. Ja myślę, że już sam splot tej włóczki powoduje, że projekt może być całkiem prosty, a i tak będzie fantazyjna. Tak, można Dzienina. Spróbować. Przyjemna, bawełna. Typowo letnia propozycja. Następnym przedstawicielem jest włóczka Waja. Waja to też takie ciekawe połączenie włókien, bo to jest bawełna 74%, 16% wełna i 10% jak. Z tego co ja rozumiem, tu jest taki sznureczek, który zrobiony jest z bawełny i wypełniony woskiem wełny i jaka. Ona ma taki bardzo, bardzo delikatny wosek,
przez co ta włóczka może być przeznaczona na dzianiny przejściowe. I w 100 gramach, nie, przepraszam, 50 gramach ma 200 metrów. Jest dosyć wydajna, ma no, taką sporą długość, ale nie jest cienka, bo ja już mam zaczętą próbeczkę z tej włóczki. Robię taką bluzeczkę czy swetereczek, co mi wyjdzie. Nie jest to taka cienka dzianina. Przyjemna. Ona jest przyjemna bardzo. Przyjmuje dobrze, dobrze. Jaka jest konsystencja? Jakie jest? Wzory przyjmuje, jest sprężysta i przerabiać można na takich średnich drutach. Na, powiedzmy tak, producent zaleca, czwórka to jest najgrubszy drut, na których można przerabiać, ale na okrągło myślę, że można byłoby wziąć nawet 4,5. Ja podejrzewam, że po wypraniu ten włosek może bardziej wyjść, się uwydatnić, prawda? Że to może tak, być może jeszcze być takie bardziej puszyste. Bo po praniu jak zazwyczaj dzianina się zmienia. No i zmienia się zazwyczaj na lepsze. No i taka próbeczka teraz u mnie się dzierga. To jest Noelle. Jest to mieszanka wełny i poliamidu. W 25 gramach jest 185 metrów. To też jest łańcuszek, przy czym jest to bardzo mocno sprężynujący łańcuszek. Ona się naciąga robiąc. No i co? No i oczywiście chodząc między półkami, zahaczyłam o taki jeden motek, jak już jeden, no to jeszcze kilka. W sumie wyszło 4 motki. I tam wstał taki sweterek, przy czym tutaj dodałam jeszcze lotusa. Ten szary melanż to jest lotus, ponieważ zostawał mi. Okazuje się, że jest to idealne połączenie, jeśli chodzi o grubość. Pasują do siebie bardzo te dwie włóczki. No i 4 moteczki, druty numer 4. 4,5 zależy jak to robi. Ja tutaj robiłam na czwórkach. Splot jest taki fioletowy. Ojej, jestem na fioletowo. Tak wyszło. No i co? 2 tygodnie dziergania mniej więcej, bo to tak wieczorami, popołudniami. No i wyszedł taki sweterek. Lekki. Lekki, bardzo lekki. Co ja dodam? Dodam, że że przerabiał się fajnie, miło. Bardzo, bardzo miękki jest, tak, bardzo tak, taki to miły. Tak. Trzeba też zauważyć, że jak ma ktoś jakieś takie szorstkie dłonie, no to będzie się zahaczało. Tak troszkę będzie się czuło, że gdzieś się zahacza, a to absolutnie nie... Niczemu nie przeszkadza. Nie, absolutnie, to po prostu tylko świadczy, trzeba użyć kremu do rąk. bo po zrobieniu bluzeczka jest fajna. Że my czasami sobie z Inusią pójdziemy między te półeczki i tak popatrzymy. No i zwłaszcza jak mamy jakieś nowości, to zawsze sobie myślimy, co byśmy z tego zrobiły, co nam najbardziej się podoba. I choćby trzeba było wieczorem zaryć 2 godzinki, to popróbujemy, coś tam zrobimy i jesteśmy zadowolone. No, jeszcze mnie korci ta włóczka siempre. No tak, to może, tak jest... może coś z niej zrobię, nie wiem. Zobaczę, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że zachęciłyśmy Was do zerknięcia okiem na nowe propozycje tego sezonu, tego lata. Może coś Was zainspirowało? Jeśli tak, to jest nam niezmiernie miło. Żegnamy się z Wami do kolejnego filmiku, do kolejnej jakiejś propozycji z e-dziewiarki. Zachęcamy do spróbowania tych łuczek, bo są warte. Z
serdecznie pozdrawiamy, Renata. Dziękujemy za uwagę.